poniedziałek samego rana zobaczymy, co oni wyrzucili. No i co? Piękne klimaty blokowe, zobaczcie. Bloki osiedla, osiedla bloki. Za mną już sypy. Pierwsza miejscowa. No i co? No i co? No i co? Ja już tu troszeczkę się rozejrzałem. Troszeczkę już pogrzebałem. Podpamy tylko latarę. No i co? Zobaczmy, co tutaj wygrzebałem. Z tego kontenera. Dużo gier było, takich rzeczy, prawda? Nawet gdzieś tam było drewniane autko było. Patrzcie, tu jest drewniane autko. No żal go nie wziąć. Wystawię go na wystawkę, prawda? To drewniane autko. No bo żal go nie wziąć. Wystawię go tutaj. Na wystawka będzie. Wystawki normalnie, jarmarki, wystawki. O, niech ktoś sobie weźmie. Zobaczcie, a tutaj... Tu co ja sobie wezmę? Patrzcie, nie będę pokazywał. Dwie rejestracje. To są rejestracje jakie? Bayer, niemieckie. I co ja mam z tymi rejestracjami zrobić? Wrzucam rejestrację, dowód osobisty, taki pełnoletni, taki dla zabawy, prawda? Taka blaszka, nie wiem co to jest, Manzilin 03, ale blaszka. Blaszka taka, jakieś takie przedstawia różne, nie wiem, wzory. Blaszka taka, prawda? To weźmiemy dla pieska szelki, no nie? Dobre są, jak myślicie? Dobre są, dobre. Weźmiemy, bo pieski potrzebują naprawdę profesjonalny szelek, żeby nie ciągły. Dalej, taki ziomek, nie wiem co to jest. Jak myślicie, co to jest? Kubuś Puchatek taki. Dalej, taka. Wyciągnąłem taką żabkę z porcelany, co? O, skarbonka. Żabka skarbonka z porcelany. Ła, łazulka. Fajna, taka masywna, prawda? Jajeczko jedno wielkanocne, a to drewniane jest. Drewniane. Taka cała, nie wiem, tektura folista kolorowa. Tektura, weźmiemy sobie, cała folii, prawda? Tekturka, ale może być. Chińczyk i te gry. Ja wnioskuję, że one są całe. To patrzcie, to jest, patrzcie, zakurzone. Widzicie? To gdzieś leżało. To jest całe, jeszcze nawet nieodpakowane chyba. Zobaczmy, no kurczę, patrzcie, całe. Construction Engine. Ja myślę, że to jest całe. Ja myślę, no tak. Tam są te całe klocki, prawda? Patrzcie. Te całe klocki tu są, ja myślę, że ten Construction jest cały. Engine, bo jest zakurzony. Także weźmiemy tego konstruktora. Engineering, prawda? Zobaczcie. Chińczyk też jest cały, dobry, tylko patrzcie, odpakowany. Nawet patrzcie, pionki są w folii jeszcze, liście jeszcze, wszystkie pionki. Możecie policzyć. I kalejdoskop gier, rodzinne granie, rodzina trafików, 25 gier, też mi się wydaje, że to są wszystkie kompletne, patrzcie, pionki, plansze, jest wszystko, no nie? Także ktoś mi przy rzucie mówi, żeby to wziąć. No i sprawdzimy sobie na bazie, pogramy. Także co, to Kindle, tak, gier nie biorę, tak, tych, tak, te rzeczy wezmę sobie z pierwszej miejscówki. No i co? Pierwsza miejscówka, śmietnikowa, artysta pozdrawia, lecimy dalej, wyciągamy to. Tym razem takie dzienne poszukiwania będą. Pięknie, ptaki latają, mewy latają, a my jak rybacy wyruszyliśmy z samego rana tym razem na połowy. Wtorek, nocka, patrzcie, ja pierw myślałem, zobaczcie, że jest ta butla taka, zobaczcie, ale tu też trzeba sprawdzić, bo to może być stara butla. Patrzcie, to nie jest nowa butla, znaczy, patrz, tu cię tu pisze, ty, propan butan, ale nie ma datowania. Nie ma datowania, czy może wy widzicie datowanie, to proszę skupcie się, zobaczcie, bo te datowania mnie najbardziej interesują. Tutaj zobaczcie, jeszcze nie pozornie, ale to też chyba aluminium jest. To też jest aluminium. Patrzcie, taka antena cała. Nie wiem, satelitarna, napiszcie w komentarzach, co to jest za antena, czy satelita, czy nie. To myślałem, że jest złom, ale normalnie magnes nie przyciąga. Także to na pewno jest aluminium, w końcówkach chyba, znaczy na pewno, nie wiem czy na pewno. Może jakiś chromonikiel jest, prawda? Jak myślicie, z czego to jest zrobione, że magnes nie przyciąga? Z czego jest zrobiony żółty element? Z czego jest zrobiony ten element? Proszę o pomoc,
w tej zagadce i ja miałem tego nie nagrywać, wiecie, bo to mówię, a no nie będę, wiele rzeczy nie nagrywam, naprawdę dużo, dlatego zrobię odcinek też takich rzeczy, które zebrałem i nie nagrywałem. I jak tutaj szedłem, to sobie pomyślałem, a miejscowa jest pod gołym niebem, ale mimo wszystko znalazłem tutaj wiele ciekawych rzeczy. A ostatnio pamiętam, to było oparte, co to było oparte? Tutaj było oparte o coś, bodajże, mówcie mi, co to było? Coś fajnego, też jakiś kurde zestaw. I mówię, nie wierzę, patrzcie. Pierwszy od razu pomyślałem, że nowe cymbałki. Ale nie, to są stare cymbałki. Normalnie to są stare cymbałki. Ej, one są stare, patrzcie, w komplecie całe. Razem z tym całym kuleczką. Patrzcie, this, wszystko jest tutaj napisane. Proszę o pomoc w datowaniu tych cymbałków, który to może być rocznik. Proszę, bo tam już jest stara podkładka, widzę. Zagramy i usłyszymy, ile lat ma ta melodia. Ile ona ma lat? Ty dobry jestem w to normalnie. Nieźle! Ładnie, o! Dobra, także mogliście posłuchać sobie melodii z tych cymbałek po prostu vintage'owych. No i co, ja już się pakuję. Bierzemy te cymbałki. Bierzemy to, już mam normalnie w rękach. Patrzcie, także bierzemy tu. Bierzemy cymbałki, fajne. A tutaj w ogóle sygnatura, patrzcie, zobaczcie z bliska. FD, tu CIS, GIS, FIS, ICE. Zobaczcie, fajne. I tu taka przegródka jest w ogóle. Taka przegródka na tego cymbałka. Fajne. A pod spodem nie ma sygnatur, tylko jest coś. 1-3 chyba. 1-3. A, tu jest, patrzcie, sygnaturka. Są sygnaturki. Co tu jest napisane? Pogwyte, nie wiem, może wy coś tu odczytacie lepiej. Ale fajne. Cymbałki na pewno bierzemy, no nie? Fajna rzecz, fajna. Ej, normalnie teraz jesteśmy na sypach, patrzcie, jesteśmy na sypach. Normalnie tutaj najbardziej hardkorowa klatka, normalnie. I patrzcie co to jest. Patrzcie. Wyciszyć z farbki, trochę zajebisty. Normalnie jak nowy. Wiecie co to jest? To jest normalnie Józef Simler 1823-1868. Śmierć Barbary Radziwiłłówny, olej. Normalnie tak wyglądała śmierć Barbary Radziwiłłówny. Widzieliście to w ogóle? I co o tym sądzicie? Jak ona umiera? O, normalnie smuci się. To jest jej mąż ciekawy w ogóle. To jest ciekawy artefakt. Ten artefakt to bym mógł normalnie przytulić. Powiem, ciekawe co to jest. Zobaczmy, jakie artefakty tu mają ciekawe. Ale widzimy, że na konkurs artefaktów z obrazu to księga jest jeszcze. Ale ten artefakt jest dobry. No dobra, śmierć Barbary Radziwiłłówny. Bardzo. Ale to jest zakurzone, patrzcie. To wyciąć z kurzu, o. Wytrzeć, przetrzeć mokrą ścierką i będzie obraz jak nowy. Śmierć Barbary Radziwiłłówny, mega dosłownie dzieło sztuki. Oczywiście wiadomo, że to są takie wyroby PRL-u, ale fajnie, bierzemy. Tutaj, jak ja się zabiorę. Normalnie nie mam tego, nie mam torby, a muszę zabrać, kurde, myślałem, że mniej będę zbiorę, zanim znajdę torbę. Ale niestety są cymbałki, jest wszystko, ja nie mam się jak zabrać. Nie wiem, czy zabiorę. Sprawdzamy. Najwyżej się potłuczę ten obraz. Dobra, na razie to są nasze fanty. No i co, lecicie ze mną? Dawajcie, lecimy normalnie dalej. Kto ma wolną noskę, kto ma wolny wieczór, to normalnie zapraszam. Śmiga, a, przepraszam. Pyk. No, dobra. No i mamy następny syp. Następny syp mamy, ale to ostatni, bo już tam się kierujemy na bloczki. Także patrzcie, ja już chodzę, nie wiem jak ja to zabiorę ze sobą. Cymbałki, obraz i ten przedmiot, a tutaj było takie coś. Tutaj już zacząłem grzebać, wyciągnąłem tu pety,
tam nic ciekawego, coś z remontu. Coś z remontu, to też nic. Ale tutaj było, patrzcie, ludzik. Ciekawostki, ludzik chyba do hokeja z PRL. Ja PRL zbieram. Dlatego tu włożymy to tutaj sobie. Tu włożymy tutaj. Były także, patrzcie, takie cztery, cały zestaw. Oczywiście to jest mosiężne, to wiecie. To jest mosiężne. Ale chcemy, to jest po prostu chyba cały komplet. Wiecie, to jest cały komplet ferro. Tylko że baterii chyba, co to jest? Karta gwarancyjna. O, nie wiem. No jak coś, to mi się wydaje, że to osobno chyba. No nie, tak. To tylko jest ewentualnie. Ja wam pokażę. Jak może ktoś nie widzi. Przejdźmy na oczy i zobaczymy. Mosiężne elementy i tutaj na baterię. A, to uchwyt na baterię. Uchwyt na. No to dobra, bierzemy to. To nie musi być. Odkładamy do naszego depozyciku. I patrzcie, komisyjnie to robimy. Możemy zrobić komisyjnie. Co to jest, ma? Co to jest? Teraz każdy myśli, co to może być spakowane. Ja też myślę, ale to wideo chyba nie jest. Są guziki? To nie jest, ja pierwszy myślałem, że to będzie wideo. A, to jest drukara chyba. Dobra, sprawdzimy. Mówi do spodu. Właśnie, dobra. Co to jest? Drukara? Dobra, ja to otworzę. Znaczy otworzę, to miało być komisyjnie otworzone. Dużo czasu by to zajęło może. To ja to otworzę. Otworzę to, zaraz wam powiem, co tam jest. O, trochę mi to zajęło. Ale wypakowałem to. I co to jest? Powiedzcie, Pixma. IP7250. A Canon, no nie, ty fajne. Canon na takie coś, zaraz sprawdzimy, co to jest. Może dobre, no nie wiem. Jakiś skaner? Czy jak myślicie? O, tam się otwiera coś? Patrzcie. O, tu wszystko się patrzy, otwiera. I co ty myślicie? Warte zachodu? Czy nie warte, myślicie? Fajny kanonik. Tylko czy działa? No kabel jest, nie? Kolejny klos. Zaraz sprawdzimy, czy to bierzemy. Bierzemy, oczywiście, że tak. Bieri to normalnie, bieri to normalnie. Bierzemy to. Muszę to jakoś połączyć. O, i to jeszcze to mam. Trzeba pomyśleć.